Cześć wszystkim. Znowu po 7. Ściąg Baldur's Gate 3. Chciałem odpocząć w obozowisku. Ale gra ma lepsze pomysły do wykorzystania mojego czasu. Spoken to Shestil Kithrak Vos. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Vos lies! I have only a moment, and you, Hasharlak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains! The traitor Vos has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlakith's rule? Wszyscy kłamią, nie wiadomo komu ufać. Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlakith, commander of dragons. My only, my chosen. Vlakith już raz nas okłamała i chciała nas zabić. Cokolwiek teraz mówi, może sobie sadzić głęboko w tyłek. Ani kroku wstecz. Nie daj się zwieść kłamstwom Vlakith. I gave you my faith and you called me traitor. I gave you my life and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death! I will consume you! I will unmake you! Będziesz musiała znaleźć lepszych kitraki niż tych, których ostatnio spotkaliśmy. Bo masz lepsze kitraki, prawda? Dobra, skoro i tak to już jesteśmy, zróbmy sobie awanse. Cyk, cyk, cyk. Dobra, co dostałaś ciekawego? Ulepszony dziki atak, możesz wykonać drugi dodatkowy atak po wykonaniu ataku bez broni w dzikiej postaci. Ciekawe. Zyskano sztuczkę. Wskazówki albo wywołanie płomienia. Ciekawe, czy wskazówki mogą się stakować. Zobaczymy. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Tak. Czarcie odporność. Wybierz typ obrażeń i zyskaj na nie odporność. Możesz wybrać nowy typ obrażeń po każdym krótkim odpoczynku. No. Ciekawe. To znaczy, że możemy dać ci odporność na ogień, a potem możemy cię ładować, nie wiem, albo odporność na błyskawice, a potem ładować błyskawicami w twoim otoczeniu, tak? Dobra. Przeszywające zimno. Liczna dłoń. Trujący rozprysk. Może się przydać czasami. Chociaż przeszywające zimno jako atak... Nie, jako atak dystansowy mamy już lepszy. Okej. Okay. I czary.
Stożek zimny. Nie, ja za bardzo nie chcę ofensywnych, bo nie pasują do jego. Ślepota jest fajna, bo nie trzeba jej podtrzymywać. Nie wymaga koncentracji. Weźmy też unieruchomienie potwora. Dobra, właściwości podklasy. Boska interwencja. Możesz rzucić boską interwencję, aby wezwać moc swojego boga. Raz rzuconego czaru nie można użyć już nigdy więcej. Ciekawe sformułowanie. Dobra. Zyskujesz ułatwienie w testach zastraszenia i występów. Światło albo wezwanie płomienia. Weźmy wezwanie płomienia. Portret ci się też zmienił, ale też nie do końca widać, że masz szare włosy. Czy boskie uderzenie zwiększyło swoje obrażenia? Nie. O, ale ognisty pocisk zwiększył. Ognisty pocisk też. Wezwij swoje bóstwo na pomoc w chwili, gdy potrzebujesz tego najbardziej. Twój boski patron dzieli ci pomocy, ale tylko ten jeden raz. Użytkownik magii może użyć tej zdolności tylko raz na przygodę. Ciekawe. No dobra. To by było chyba wszystko. W takim razie... długi odpoczynek. Z członką drużyny chcę porozmawiać. Laezel. Co chcesz nam powiedzieć? It is done. There is no going back. As long as the Undying Queen reigns, I am never to soar unbound over the Astral Sea. Never to cross the One in the Void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Intuicja? Rozważ przeszłość i teraźniejszość Laezel, jakie jest prawdziwe źródło jej niechęci. Cyk. Vlaketh has upended Laezel's whole existence. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Laezel's bitterness is born of sadness. She is mourning the loss of the person she once was and can never be again. Rozpaczasz nad przyszłością, która nie jest ci pisana. Vlaki wszystko ci odebrała. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. Vlaketh cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Tmar Salar Orpheus must still now forge in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Co dalej? We find Voss at Charesse's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus tough Kinarsin. Chcę porozmawiać o Orfeuszu? What about him? Kim byli wrogo nastawieni Githyanki w pryzmacie? Orpheus is honor guard, loyal to the end.
trapped by Vlakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Geich, tadpole husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Okej. Okay. Też chciałbym uwolnić Orfeusza, ale póki co wygląda na to, że to nie mamy żadnej opcji innej. Ewentualnie z tym diabłem się sprzymierzyć. Słyszałem, że ostatecznie da się z nim jakoś zawrzeć przymierze, które skasuje nam Kijankę. I wtedy może dałoby się Orfeusza uwolnić. Nie mam pojęcia. Czy możemy w końcu odpocząć? Dobra. Brakuje mi jednego achievementa. Polega on na tym, żeby zrobić długi odpoczynek tylko na bazie alkoholowej. Więcej scenek. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his Netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash, fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Elder Brain enslaved is one thing. An Elder Brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Cóż za pochwała. Ciekawe, czy cesarz jest jedną z opcji romansowych. Znając deprawację tej gry, domyślam się, że tak. Twoje towarzystwo jest obrzydliwe. Zdaje się, że coś cię trapi. An accurate summary. I have found myself distracted of late. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Ty masz obiekt miłosnych uczuć? Not love, no. What I had with Belen Stelmain was much more than that. It was unique, at least when she was alive. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Belen was different from my relationship with you. Domyślam się, że miała, jak to ująć? Fetysz macek? Była bardziej intymna? In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmain trusted me, and the city trusted her. I concede the plot, but Belen took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield.
through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Chcesz, żeby cię przytulić? I appreciate the offer, but I don't think it will help. What I feel is deeper than superficial cures can reach, and not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Cóż, jesteś bezduszną skorupą, ale może coś czujesz. Dziękuję, że się tym podzieliłeś. You have shown me great empathy. We are closer now. Close enough, I hope, that I can ask you to reconsider your position regarding your physical form. I know it is no easy choice for you, but we will have a far better time ridding the city of Gortash if you accept just a touch of illithidness. Not to mention the Elder Brain itself. Our chances against it greatly improve the more illithid we both are. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Okej, to wszedł nam. Wszedł mi achievement za... Krasnoludzkie tradycje. Dobra, puśćmy obóz. Na zewnątrz będzie nam łatwiej czarować czary. Standardowy zestaw. Przy okazji, jeżeli tutaj przeciągnę jakiś czar, to może mógłbym szybciej go rzucać. A dobra, później, nieważne. Daj szybkie nogi wszystkim. Trzy metry to niewiele podczas walki. Ale może 3 metry czasami być różnicą pomiędzy dojściem do przeciwnika, a nie dojściem. Dobra. Przy okazji doznałem oświecenia. Torz klauna. Jak on miał na imię? Śliniak. Cóż, Śliniak w takim razie nie żyje. Natomiast to zadanie związane ze znalezieniem Śliniaka oznacza znalezienie wszystkich części Śliniaka. A to niestety oznacza, że one są po całym mieście rozrzucone. Jedna z nich znajduje się na przykład tutaj. Potrzymaj Jaheira. Reszta gdzieś indziej się znajduje. Wiecie co? Nie chce mi się tego szukać. Zajrzę do solucji i będę zgodnie z solucją działał. Przy okazji nie znalazłem żadnego gołębia na tym obszarze. Klaun nie żyje, bywa. Chcesz smakołyki? To trochę bezduszne. Dlaczego? Ja umrę, ty umrzesz, wszyscy umrzemy. Wielkie Michalo, masz smakołyk, od razu będzie ci lepiej. Okej. Trzaskana lutnia. Nie wiem, czy potrzebujemy tej strzaskanej lutni? Wszelki wypadek. Dobra, czy możemy teraz zagadać do niej, że klaun nie żyje? Bo wcześniej nie miałem takiej opcji. Humanoid body parts.
butchered and put up on display. Okej. Okay. Teraz zajarzyłaś Jaheira. Hello again, my vicious little worm. Nie? No cóż, spróbujemy poznajdować wszystkie części i zobaczymy, co wtedy będzie. Dobra, wróćmy tutaj do smoczej przeprawy. I za bardzo się nie rozglądaliśmy. Przy okazji, dużo ludzi. Oznacza, weźmy się za piosenkę. I didn't think I'd live to see the day when Lazelle turned her back on Vlakith. But all things considered, good for her. Szaranie wykorzystają miejsce zwane Domem Żalu jako przykrywkę swojej obecności we wrotach Baldura. Then that's where we need to go. My parents are in there somewhere. Dobra. Co miałem na myśli, to rzuć na mnie wskazówki. Ciekawi mnie, czy możemy od razu zagrać od razu. Ponownie. Dobra. Tym razem zagrać coś innego, bo początek tej piosenki jest niezbyt ciekawy. Przy okazji robię to wszystko dla achievementa. Jest achievement, żeby chyba 200 sztuk złota zarobić. Przy pomocy grania. Looking for lodgings? Don't bother. All the decent places are gone. Damned coronation. Jaką koronację? The missus and I have been dreaming about the city. No more sleeping rough. Didn't expect. Dobra. Dobra, przy okazji. To jest jakiś kupiec. Zobaczmy, czy trzymasz coś ciekawego. O, tu jest więcej kupców. Świeżutkie ryby. Jeszcze się nie potrzebujemy zapasów. Sprzedajesz obrazy? Oczywiście ma obrazy. Za tym ma jakieś barwniki. Sprzedawanie obrazów chyba było w Divinity, powiedzmy takim pewnym stałym elementem, czy jakby to ująć. Dobra. Co mówiliście? Rozwiąż sprawę morder świątyni. Przeszukaj przytułek Freyego i dowiedz się, czego służy klucz. Okej. It's got private rooms, music, and all round pleasant folks, from what I've Czy możemy się zapytać w recepcji o ten klucz? Kogo nie ma w recepcji? Domyślam się, że to jest ten burdel, o którym mówili na zewnątrz. Bloody ages we spent hiking from Murren, and they won't let us in the city proper. Bollocks. We're adventurous, damn it. Czyli dąć. Czy zapomniałem słowa? O, przybłęda. O. Poszukiwacz przygód nic to już nie znaczy. Zero szacunku. You're damn right. I can't believe they wouldn't let us in. The bridge guard had some shit about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. Oznacza, że my też możemy mieć problem z dostaniem się do środka. Sir, good, sir. Give me 3 days and
Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Szukam zabójcy, to krasnolud odziany na czerwono, dokładnie jak ty. How dare you? Accusing an upstanding citizen like me of being a dwarf? I'm a halfling, you oaf. Okej. Okay. Dobra, miejmy oczy szeroko otwarte, może znajdziemy innego krasnoluda. Dobra. Przyjrzyjmy te skrzynie. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? Ufam ich, póki nie mam ich na oku. Oi, I'll second that. It's alright where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. What's the plans to expand this territory? Take Candlekeep. Going to miss. This spawn sharing some portion of their master's power. O czym mówisz, Jaheira? Okej, oni się uciekli. Oni uciekli. Pomimo ty dzielą pewną moc swego pana. Okej. Czy możemy zajrzeć do tych drzwi? Chyba tutaj nic nie ma ciekawego. Co to jest łazienka? Okej. Dobra. Nie wiem, czego tu szukamy. Możliwe, że jedna z tych skrzyni to jest to, co nas interesuje. Możliwe, że nie. A ten gość ma do nas pewne podejrzenia. That shapeshifter's key unlocked the door. Interesting. Okej. Okay. No to, że to jest to, czego szukaliśmy. Zbadajmy, co tutaj mamy. Blood near the bed. Notice some blood has pooled on the wooden floor. Spróbuj dowiedzieć się, skąd wzięła się krew. Gale miałby z tym lepsze powodzenie. Możemy dwie wskazówki dać? Nie, tylko jedna. Nie stakują się. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Wyciągnij zwłoki? Elfion złotogniot? Klucz Fiona? I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Dobra. Czy to oznacza, że to był klucz do tutaj, czy do jakiejś skrytki? Momencik, co mówi nam dziennik? Sprawdzić, czy w budynku znajdziemy więcej dowodów w sprawie, dobra. Oczywistym dowodem jest porozmawiać z tym gościem. Gdzie jest mój amulet? Gdzie jest mój amulet? Czyżbym wrzucił go do skrzyni? Chyba nie. Ja, że wrzuciłem go do skrzyni przez przypadek. Momencik. Okej, nieważne. Miałem go cały czas w ekwipunku. To nie zauważyłem. Hmm.
disregards you lifelessly. Jak zginąłeś? Murdered by my son. Killed by her own kid. A damn tragedy that. Kim jest twój syn? Dalor. Momencik. Cierpisz? To brzmi jak złe tłumaczenie. Gdzie go znajdę? The corpse remains silent. It does not know. Okej. Czemu zabił cię własny syn? Found his secret. My sweet boy. Why? Jaką tajemnicę miał twój syn? Killed folk. Slowly. He liked it. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Okej. Przynajmniej mamy tożsamość mordercy. Dwie ręce, teraz dwie ręce. Potrzeba więcej, za mało. Trzeba się okryć, skąpać w krwi więcej. Dobra. Powieści z piekieł. Niewoliczne opowieści zebrane przez Gerszak, nieuważnego diablika archiwistę. Zwój większej niewidzialności, zwój telekinezy, zwój rozmyć. Jest to z książek? Z ciekawego. Cienny worek? Nic ciekawego. Dobra, co tu jeszcze mamy? Kawałek sera z Waterdeep. Plany świątyni. These tunnels were full of shapeshifters. Father Logan's name is written here too. Skrawe pergaminu zdobi niechlujne plamy w intensywnym czarno-brązowym kolorze. Ci, którzy chcą stanąć przed Trybunałem Pana Grozy i wejść do świątyni Bala, muszą zabić osoby wymienione na tej liście i zainscenizować scenę mordu jako zbrodnię dokonaną przez wyznawców Absolutu. Na dowód zabójstwa należy przynieść dłoń ofiary. Podążaj drogą krwi, kandydacie. Księżna Belin Stelmain, Tawerna Elfa Pieśń, Dolne Miasto, zabita. Coś już o niej było wspomniane, a już nie pamiętam, jakoś niedawno to było wspomniane, nie pamiętam dlaczego. Ojciec Lorgan, Świąteczny, zabity. Klaun Śliniak, Cyrk, Dni Ostatnich, zabity. Aleksander Reinforce, biuro w pobliżu domu rozliczeniowego, Dolne Miasto, zabity. Frank Pietr, dom w pobliżu fajerwerków Rygona, Dolne Miasto, zabity. Cora Hagerby, duży dom w pobliżu redakcji Głosu Baldura, Dolne Miasto. Artysta twarzy, Dolne Miasto, szef kuchni Rower, kuchnia w tawernie Elfa, Dolne Miasto, Dolne Miasto, Górne Miasto, Górne Miasto. To weźmiemy. Vlakith's a fearsome one. The sort it's hard to... But Lazelle said it anyway, to her immense credit. I wish I knew a good Githyanki cheer to celebrate the occasion, but the only Gith phrases I've picked up are the sweary sort. Czy to może być prawda, księżna Stelmain sprzymierzyła się z cesarzem? Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. Maybe it's true. Maybe Stelmain allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. No właśnie, przypomniałam się. Skąd to znaleźliśmy, to nazwisko? Dobrze znałeś księżna Stelmain? Kiedy jeszcze mieszkałeś w mieście? I met her twice. The first time I was a boy of 7 or 8 at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten.
chestnut hair that flowed behind her like willow fronds, as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim, I asked Father later. No, he said, a stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Wyczuwam w tej historii drugie dno. Nie możemy tego zawalić. Something's always gnawed at me. At the banquet, Stelmane didn't seem to look at us, but through us. But that second time, her gaze never left me. It was steel, sharp and unyielding. It could just be my imagination, but I always felt that it was more than a stroke that had changed her. What, though? I couldn't say. Wygląda to, że jej życie zakończyło się przedwcześnie. Straszna tragedia. Not a tragedy, a calculated cruelty. Think about it. My father was tadpoled. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. W rzeczy samej. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Szkarłatny pancerz skórzany. Nie wygląda ciekawie. Dużo różnych strojów. A nieważne. Are those organs in these vials? Yuck. Dobra. To chyba tyle, co tutaj. Zestaw do charakteryzacji. Jedno życie. Raczej się w coś takiego nie będę bawił. Chociaż. Ciężki jest? Nie jest ciężki. Wezmę na wszelki wypadek. Dobra. W takim razie, zobaczmy, czy na dole była jakaś skrzynia związana z tym imieniem, które znaleźliśmy. Irski, Berusa, Bosany, Dryma, Kueli. Drewniana skrzynia. Skrzynia Fifiona. Możemy go otworzyć? Pamiętnik weźmy. Resztę rzeczy też weźmy. Już odstawiam, nic nie wziąłem. Drugiego ostrzeżenia nie będzie. Mówi to po raz drugi. Nie pisałem wcześniej dziennika. Deszkiet mówi, że może to być... Żeby ci mnie uspokoić, może to normalne, bleble. Mój synek nigdy wcześniej nie wyfrunął gniazdka. Wiem, że dzieciaki są zwykle młodsze, niegrzeczne, bezczelne, ale wcale nie czuję się lepiej. Dobra. Nic ciekawego. What if they build machine? Dobra, momencik. Czy my mieliśmy prawdziwe widzenie? What's next? Czy ujawnili niewidzialnego? God of the oppressed, my eye. Damn priests. Nie widzę. Możliwe, że to był czar maga, który miał Gale. Dobra, nie widzę nic takiego. Ciekawe, że nasze prawdziwe widzenie
Ale nie. Dobra. Teraz bym powiedział, że właśnie musimy do tej śledczej. Powinniśmy pokazać już śledczej Valerii. Nie widzę nigdzie tutaj znacznika, więc możliwe, że jest we właściwym mieście ta śledcza. Dobra. A nie, tutaj jest. To udajmy się do niej teraz. If you have gold, we have everything you crave. Jasne. Okej. Kojarzę to miejsce z filmików na YouTubie. I kojarzę tą parę z filmików na YouTubie. Dlatego z nimi nie pogadamy. Śledczyni. Zrobiliśmy robotę za ciebie. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Poprosiła mnie, żebym znalazł prawdziwego zabójcę, Lorgana, bo wiedziała, że ciebie to nic nie obchodzi. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? Środek dnia. I know that look. You remind me of Duvella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Kim jest Duvella? My assistant. She's posted in the lower city investigating Duke Stelmane's murder. Now, back to it. What have you found? Gods. Stelmane is really gone then. Morderstwo ojca Lorgana to tylko element większej układanki, balickiego spisku. A Baal plot. You as well. Duvella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? To nie teoria, mam dowody. Ten dokument zawierający informacje, które łączy morderstwa z odrodzeniem kultu Baal. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Duvella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Okej. Okay. Chyba rozwiązuje problem, którego do tej pory jeszcze nie mieliśmy. What are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Chodźmy. Trzenie na nią. Robi się niedobrze. You look in part, sweetheart. Another tankard? Else, darling. Another sip and I'm like to spill over. But I've a hankering for spicier flavors. How about you give me a taste? Dobra, przyjrzyjmy się w milczeniu. What'd you say, doll? Have a sit on my lap. Let's see what pops up. Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon, setting my phoenix nest aflame. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. Oh, I will drink your essence.
Hoot, order up! Another tankard for the fist! Zmieniam zdanie. Nie chcę tutaj z nikim więcej nie chcę tutaj rozmawiać. Wynośmy się stąd. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Jakieś zejście. Co to właściwie za budynek? Ciekawe, że mamy aż tyle markerów tutaj. Wos. Wos musi że się znajdować tam w środku? No, budynek, którego nie ma, który nie ma wyjścia od środka. Od strony ulicy. Dantelon is up those stairs, and his home rooms beside the door, so the Harpers are waiting too. Well, we're shopping for a suit. No, a co powiedziałeś, Chahira? Do Dantelona na górę. Do Dantelona na górę po schodach, przy drzwiach wiszą kwiaty, czyli harperze także czekają. Na górę? Po schodach? Okej. Okay. Że te są zamknięte. Dobra, ale spróbujmy wejść po schodach tędy. Dobra. Kolejny stalowy strażnik. Zobaczymy, czy ten będzie dla nas lepiej, bardziej łaskawy niż poprzedni. Welcome to Dantelon's Dancing Axe. Our stock isn't used. It's tried and tested by the finest adventurers. Don't draw any trouble on old Enthal. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Dobra. A harfiarze? Czy to wy jesteście harfiarzem? You break it, you... Well, knowing Enthal, it was already broken. Okej. Okay. Wiem, o jakich harfiarzach mówiła w takim razie Jahaira. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble... Oh, you can turn off the charm, Enthal. He's with me. Blueberries. Thought I had a sale. You look tired, Harper. I missed you too. They're already here? Down below. Here's the key. Miał mi poznać. Jesteś handlarzem? Zobaczmy, co masz w ofercie. Now? Oh, aye. Helm forbids someone might pay for my services, Jahira. Harper's nesting in your cellar tends to scare off business. So, if you mean to sling some coin around, only Jahira will complain. Tak, pokaż co masz. Dobra. Nowy łuk, plus jeden. Zaatakowanie gnomów lub krasnoludów tą bronią daje premię. Gdy władasz bronią, trafienie krytyczne, to i cel zostaje również spowolniony. Ech. Rogi berserkera. Poszukiwanie krwi, otrzymujesz premię do testów ataku, gdy atakujesz istoty, które odniosły już obrażenia. Pragnienie krwi, ataki bez broni i bronią białą zadaje dodatkowe dwa obrażenia nekrotyczne, gdy twoja postać nie ma wszystkich punktów wytrzymałości. Jeżeli nie zadasz obrażeń w tej turze, odnosisz na koniec swojej tury. Udoskalone manewry. Cel otrzymuje utrudnienie w rzutach obronnych przeciwko twoim manewrom i akcjom wykonywanym w broni. Dobra, coś innego masz ciekawego? Rękawice lodowego noża. Przemieszczenie. Płaszcz aktywuje się na początku tury postaci noszącej, zakładając utrudnienie do testów ataku przeciwko wymierzonym postać noszącą. Efekt ten otrzymuje się do momentu uniesienia obrażeń przez postać noszącą płaszcz.
Okej, całkiem fajne. Pewno lepsze niż to, co masz obecnie, Jaheira. Weź sobie to. Może by to się bardziej przydało Willowi. Podczas rzucenia czaru, podczas walki wręcz... Co, dajmy to Willowi. Nie da się teraz, dobra. Coś jeszcze masz ciekawego? Zbroja płytowa plus 2. Upłytowa plus 2. Półpłytkowa, to jest średni pancerz. Byłby chyba dobry upgrade dla Jaheiry. Działanie nieba i ziemi, górska gracja, szybkość bryzy. Kolczuga plus 2. Ciekawe, jest gorsza, niewiele lepsza z broni półpłytkowej. Pierśnik. Też jest średni pancerz. Zbroja skórzana plus 2. Harmonijny pojedynkowicz plus 1. Zastanawiam się, czy druid nadal nie ma kary za noszenie zbroi metalowych. Zobaczmy. KP21. Ładnie. Nie widzę, żebyś miał jakąkolwiek karę. Dobra, to możemy przekazać do obozu. To Will sobie weź. No dobra. Piwnica rzeczywiście jest już otwarta. Ale zbadamy ją w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.